trwa chyba trzeci albo chyba trzeci dzień przeglądu wspaniałych gier na Steamie, w które każdy może zagrać. Każdy może, ale wy nie musicie, ponieważ robię to za was ja. Musical Story to jest tytuł, który jest mocnym kandydatem do jednego z najlepszych gier w kategorii Pegasus. Mocna kultura, kultura wyższa i prawdopodobnie zbyt wysoka. Zajmuje 400 MB niecałe, 398. Zobaczmy. Była lansowana na wielu wspaniałych festynach i festiwalach. Powiedziałem Musical Story Demo, tak. Jezu. Ty, no dobre, patrzcie w tle. Dam może głośniej później. Możemy tylko mieć rozdzielczość. Pełny ekran, głośność, tryb asysty. Ty, muzyka jest dobra. Od razu możemy wpisać. To jest high level, koma plus trójka. Mamy tu kategorię, która się nazywa czy łojenie jest fajne. I to jest totalnie niedźwiecki koma. Awards. A może nawet jest pytanie, czy Pink Floyd będzie. Uwaga, to damy znakiem zapytania. To jest dobre. Muzycznie jest super. Przypomina mi, wiecie co, tytuły, jak było Super Brothers. Tam też było ładnie zgrane wszystko z muzyką. Jedziemy. Pa. Hendrix, który jednak został odratowany. A ja wiem, to będzie głęboki, że jemu się to śni. Po przedawkowaniu, pa. Jak Dark Side of the Moon się zaczynało, a? Widzowie, słuchacze trójki szaleją w tym momencie. Jeszcze tylko nawiązanie do koncertu Alchem i Dire Straits. 80 któregoś tam i mamy... masakry. Okej. Okay. Brothers in Arms, tak. To jest totalna dźwiękogra. Pa. Ale fajne. Jezu. To jest dobre. To mogło być nagrodę teraz trójka, gdyby jeszcze istniała. Ale to radio jakiś nowy świat? Coś takiego? Te 15 trójek, które powstało, powinny dawać patronaty. Tak dźwięk leci z serducha. To jest, widzicie, jaka to jest głęboka metafora? Że było bicie serca, więc muzyka jest od serca. A? To jest totalna chyba, to jest totalny film interaktywny, nie? Pa, jak artysta się wyżywał. Pasy. Rury. Plumki. Patrzcie, jakie życie było, nie? I perfekt powinien być. To jest po prostu. To jest Sultans of Swing. Pa, jak ciężko. Thank you.
Trzeba było przytrzymać. Ciekawe, czy można przegrać. To będzie hit na jakimś Switch, na jakiejś komórce? Przytrzymać. Sorry. Patrz, jak ci Polacy pracują, nie? Radio 357, to prawda. Coś takiego. To jest totalny Pegas połączony z trójką. Radio Kraków mogłoby to. Można by mieć wspólny stream wieczorny, całonocny, jak kiedyś były. Puszczali całe albumy przez noc. Zapraszam, od północy do 6 rano gramy w Musical Story. Tylko w nocy leci polska muzyka. Dziwne te papierosy, nie? Tak, no TVP Kultura. Słuchało się te miliardy MP3, to teraz siada. Tylko powiem szczerze, nie wiem, po co to jest gra. To jako film interaktywny chyba by wystarczyło. Tak, jakie głębokie, nie? Okej, ile mamy już? 8 minut. Jezu, myślałem, że oglądamy to już z 20. Deep Purple. Są nawiązania cały czas. Zaraz będzie ten Eye of the Tiger, czekajcie. Nie, dobra, okej. Play with the best. To jest trudne. Co będzie dalej? Przejdziemy ten Nie wiem tylko czymś, nie przejdziemy całej gry. Ty cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Dwa. To jest, to się puszcza młodszym graczom, nie? Dzieci grają w Fortnite, a ty wchodzisz, hej chłopaki. Pokażę wam fajną grę z taką dobrą muzyką. I puszczasz im Musical Story. Tak, Guitar Hero dla ludzi z jedną ręką. Dokładnie, Karczu. To jest taka gra, żeby Kazimiera Szczuka ją przeszła, nie? I mogła potem
czy Wojciech Mann, nie, albo Kaczkowski. Na stówę testowali na jakichś Howardach Sternach czy coś dla ludzi z autyzmem. Nie bardzo. Jak się w to gra, mam lewo i prawo i trzeba w to klikać, albo razem. Nie no, jako doświadczenie, żeby pokazać tacie, który cały czas słucha budki suflera, tak? I mówi, że najlepsza była ten, albo perfekt najlepszy z hołdysem. Tak, jak chcecie nawiązać kontakt z ojcem, który mówi, że gry są głupie, to mówi, tato, patrz, patrz jaka gra. Tak, jak macie, to właśnie piękna historia, nie? Jak macie problem z kontaktem z rodzicami. Ojciec tylko przychodzi i pyta, czy macie jakąś, masz jakąś dziewczynę już, albo nie, coś tam. Tak, żeby namówić ojca, żeby komputer kupił. Jezu, patrzę. Dwa guziki. Wiedzą, co to ciężka praca. To jest trudne. Tak, tam gdzie Martynowski się tak wstawiają, Martynowski piec. Nie, to śleci. Przejdziemy całe niestety, tak? Nie wiem, jak z tym można szczerze dłużej wytrzymać. Tak. Tak zawsze chcieliśmy takie mieć, synek. W 62. Rozdział 6. Okej, okay, i tu widzimy, tak? To jest ta głębia. Ciężkie życie. Proszę, artystycznie to jest ładne, nie? Chyba to jest to. Chyba, że teraz jest ostatni rozdział. Uwaga. Że w becie będzie trzeci klawisz. To takie ma być, to jest artystyczne. Pa. Jedziemy teraz do Pinewood. To jest taki... Zmienić nazwę na Jarocin, nie? Gra na festiwale. Nie? Thank you.
To chyba było właśnie w tym zwiastunie, ten beat. Pa. Dokładnie, to jest muzyka, synek. This is deep. Tak było. Będzie miłość, to Łery Cugowski, dokładnie, Bruce. Wolna grupa Bukowina zaraz wejdzie i... Żyliśmy muzyką, tylko my, Harley, Jam. I tak właśnie tak było. To były lepsze czasy. Żyło się wolniej, spokojniej. Cieszyliśmy się, że praca była. Nie wiem, wszystko było od serducha. Nie to co teraz. Jezu, jakie to jest długie. Już nie chcę. Boże, nie wiem, to przejdziemy? Miało być demo. Dobra, czekaj, bo chyba nie sądzili, że ktoś mi to zagra. Jezu, moment. Wtedy z zachodu przyszły syntezatory, pa. Tak, partner na Twitchu. We'll be right back.
Tak, not quite my tempo. dobra, na słodkie, tak? Myszko, chodź. Coś tu z podejrzanego. Nie czaję. Ta gra może być strasznie długa, tak? Nie wiem, ktoś może to przetestować z was. Doświadczenie ciekawe, ale to jest hardcore. Jest 30 poziomów, ale... Nie wiem, wygląda jakby dali pełną grę na Steama. Nie wiem, że to jest jakieś super długie, nie wiem, czy ktoś przy tym wytrzyma tak długo. No. Po przejściu demo odblokowujesz przepis. Nie no, ciekawe, no mamy to, zrobiliśmy to panowie. Musical Story, szanuję, że to jest zajmuje 400 MB, tak? A nie kurde milion. Przez to, że na przykład dowalili tam filmiki AVI. Cięcie.